Alicja. Alicja, słyszysz mnie? Dzisiaj. Tak? A możesz coś powiedzieć, bo ja w ogóle ciebie słabo słyszę. Witam serdecznie zebrane tutaj przed monitorami. Moje nazwisko Andrzej Raszyk. Witam serdecznie na przeglądzie sztuki Survival. Tutaj w ramach sceny społecznej dzisiaj odbędziemy rozmowę z artystką Alicją Patanowską i Alfredem Banco. Też uprzejmie chciałem podziękować Fundacji Art Transparent i Berliner Pool, dzięki którym w ramach sceny społecznej przeglądu sztuki Survival możemy się tutaj spotkać. Projekt jest tutaj też wsparty przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. I tutaj chciałem od razu do Alicji Patanowskiej, wrocławskiej artystki, się odezwać. Jak minął ci dzień? Co dzisiaj robiłaś? Cześć, cześć Andrzej. Witam wszystkich, zarówno tych, których widziałam jeszcze przed chwilą na Survivalu w porcie, jak i Państwa przed ekranami. Mamy ten covidowy czas, więc wszystko jest patchworkowane i robimy wszystko, co tylko się da, żeby się porozumieć, zobaczyć i usłyszeć. Dzień minął mi fantastycznie, bo byłam na Survivalu. Dzisiaj jest ostatni dzień prezentacji prac. No i spotkałam się z przyjaciółmi, a tych spotkań wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo złaknieni, więc było bardzo, bardzo przyjemnie. Wróciłam do domu i jeszcze powiem, że wybieram się na te ostatnie chwile Survivalu, zaraz po naszej debacie, więc mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać. Dziękuję bardzo. Tutaj chciałem też przedstawić artystę z Berlina, Alfreda Banze, który ma w planach zrobienie niesamowitej prezentacji dla nas dzisiaj tutaj wieczorem. Alfredzie, jak przygotowywałeś się do dzisiejszej prezentacji? Dzisiaj rano rozmawiałem z moją przyjaciółką, z Krystyną, która też brała udział w projekcie, w dużym stopniu w tym projekcie, który zaraz będę Wam prezentować. A potem pojechałem do swojego atelier, gdzie trochę posprzątałem, żeby trochę lepiej wyglądało w tym moim studio, w tym moim atelier, w mojej pracowni. Super. Dziękuję bardzo. Dzisiaj tutaj na tej scenie kultura dla klimatu, kultura dla klimatu, Kultur für das Klima. Chcemy rozmawiać w naszej trzeciej z cyklu debat na temat zmiany klimatu, a odpowiedzialności artystów. Dlatego też chciałem się dowiedzieć, jak artyści spędzają te swoje dni, jak możemy ich trochę podpytać o tą odpowiedzialność. Czy łączy się z ich trybem życia, czy żyją inaczej niż my? Może by przekonać się o tym, chciałem zaproponować Państwu tutaj taki plan dzisiejszej debaty. Najpierw chciałem zaprosić Panią Alicję Patanowską do krótkiej prezentacji swoich prac, byśmy ją lepiej poznali. Wiem, że ludzie na przeglądzie we Wrocławiu, na Survivalu, znają już ją dobrze, ale może jeszcze przedstawi nam kilka smaczków, które nieznane są wszystkim.
Potem chciałem zaprosić Alfreda Bance, który przedstawi nam swój projekt, który właśnie jest teraz wystawiany w jednej z galerii miejskich w Berlinie, współtworzony przez Christine Falk. Następnie po tych prezentacjach będzie czas na to, żeby porozmawiać o tym, co nam leży na sercu, co nas jeszcze interesuje, co nie zostało powiedziane, o czym można by jeszcze głębiej porozmawiać. Następnie zaproszę Państwa tutaj do dyskusji. Może będą również jakieś sugestie, inspiracje dalsze do rozmowy po tych dwóch prezentacjach. Więc Alicjo. Tak, dziękuję. Dziękuję, Andrzej. W momencie, w którym będę szerowała swój screen, mam nadzieję, że to już, powiem tylko, że Andrzej trochę mnie podpuszcza, ponieważ my jesteśmy na ty, a powiedział do mnie pani, ale to ma swoje znaczenie, bo ja w ramach doktoratu uczę teraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i bardzo się staram, żeby z wszystkimi moimi studentkami i studentkami być na ty, bo uważam, że w takim środowisku, w którym my jesteśmy, jest to niepotrzebna, przynajmniej na etapie, na którym ja jestem, jest to niepotrzebny dystans. A teraz trochę powiem o sobie, więc ja się nazywam Alicja Patanowska, jestem wrocławianką, która urodziła się pod Gdańskiem. W drodze do Wrocławia mieszkałam w Londynie, gdzie studiowałam w Royal College of Art i na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie prywatnie mieszkam w Poznaniu, robię doktorat we Wrocławiu i no jest mi bardzo miło, że tutaj jesteśmy. To są dwa zdjęcia, które najbardziej mnie chyba jakoś opowiadają o mnie. To jest też taki test, który sama sobie robię najczęściej na lekarzach, na konduktorach i na ulicach, na przystankach. Kiedy mówię, że albo jak się ludzie mnie pytają, co robię, to mówię, że jestem garncarką. Przepraszam, Alicjo, muszę ci na chwilę przerwać, ponieważ widzowie nie widzą twojej prezentacji. Aha. Gdybyś mogła, ja tutaj już, gdybyś mogła spróbować jeszcze raz. A, momencik, dostaję wiadomość, że już... Przepraszam, tutaj mieliśmy ten problem o przesunięcia czasowego. Żyjemy w rzeczywistości, którą tworzymy, która zostanie pokazana kilka sekund później na Facebooku. Więc widzowie jeszcze nie widzieli prezentacji w tym momencie, kiedy ona się pojawiła. Alicjo, przepraszam cię bardzo, czy mogłabyś jeszcze raz podzielić ekran? Share screen. Nie ma mojego komputera na tym share screenie, więc nie wiem jak mam to zrobić. Może... Po prostu otwórz prezentację i dopiero wtedy będzie można... Aha, otworzyć prezentację na mojej... Tak. Dobrze, dobra, tutaj ma... I teraz będziesz mogła wybrać. I teraz share screen. O, pięknie. Pięknie. Moi drodzy, jestem artystką, która jest totalnie antyelektroniczna, więc wszystkie tego typu sytuacje są wpisane w moje bio niemalże. Ale dobrze, czy jesteśmy już? Widzicie Alicję zbierającą śmieci i Alicję toczącą na kole? Tutaj tak wszyscy widzimy. Bardzo pięknie, dziękuję ci bardzo. Bardzo się cieszę. No więc, kiedy 15 lat temu zaczęłam mówić, że jestem garncarką, ludzie odpowiadali mi, aha, nie było pytań, nie była wielka czarna dziura. To samo, kiedy jeszcze
w 2012 roku zaczęłam się tak poważnie zajmować śmieciami i mówiłam, że jestem artystką, że zbieram śmieci, to też słyszałam dokładnie taką samą odpowiedź. A dzisiaj zarówno garncarka i zarówno temat śmieci zaczyna wzbudzać pytania i przede wszystkim zainteresowanie. Się pojawi u nas w rozmowie i w mojej prezentacji za chwilę, więc przejdę dalej. Zajmuję się sztukami wizualnymi. Tutaj macie Państwo zdjęcie, właściwie print screen filmiku. Specjalnie tego filmiku tutaj nie pokazuję, ponieważ ta instalacja dźwiękowa, którą na Survivalu zrobiłam razem z kuratorem Danielem Broszkiem, jest o tej przestrzeni, o przepompowni ścieków, o tej pięknej architekturze i dopiero potem o zrobionych przeze mnie ceramicznych rezonatorach, które mają nas wyciszyć, które mają nastroić nas na głębokie słuchanie, a to bardzo się wiąże z porozumieniem międzygatunkowym, które jest mi bardzo bliskie w mojej obecnej twórczości i ma w taki symboliczny sposób pokazać, że możemy, jeżeli jesteśmy w stanie taką małą kropelkę usłyszeć w tak pięknej, wielkiej i akustycznie pracującej przestrzeni, to jesteśmy też w stanie usłyszeć nie ludzi, inne gatunki, inne konteksty oprócz tego kontekstu antropocentrycznego. I tutaj wielkie dzięki zarówno dla kuratora Czarnego Latawca, jak i Art Transparentu za zaproszenie mnie do tego projektu, bo to dla mnie wielka rzecz. Projekt jest następstwem właściwie, jest następstwem współpracy przy projekcie Zoe Polis Design dla chwastów i szkodników, w którym biorę udział już drugi raz w przeciągu 2 lat. To była wystawa w Krakowie, która miała na celu wspólne działanie i pokazanie wagę i znaczenie tego porozumienia międzygatunkowego, czyli miała na celu pokazanie, że oni są i że my jesteśmy tego częścią. I co tutaj jest bardzo istotne i dla mnie naprawdę wielkie, to, że cały team, który pracował przy tej wystawie, czyli Agnieszka, czyli Agata Szydłowska, Małgorzata Górowska, Anna Siekierska, Czarny Latawiec, Kasia Roy i wszystkie grzyby porosty i nasi właściwie gospodarze tej przestrzeni, którzy tam są dłużej niż my, zrzekliśmy się naszych nazwisk, nazwisk artystów i artystek na rzecz wspólnego działania. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne i otwiera to zupełnie inne spojrzenie zarówno na potrzeby i zmiany klimatyczne, jak i w ogóle całą moją twórczość. Innym z moich działań są, znaczy innym z moich działań, inną z moich realizacji była wystawa Myszy i ludzie, która też mówiła o tej antropocentrycznej perspektywie ludzkiej. Tutaj w symboliczny sposób wykorzystałam 3 tony porcelany, które przywiozłam do galerii. One symbolizowały ten
rozpad, tą agresję człowieka w stosunku do zwierzęcia, tutaj akurat myszy, które były wykorzystywane do laboratoryjnych testów. To była wystawa, której kuratorką była Joanna Kobylt. I tutaj znowu pokazuje się ten element współpracy, który jest dla mnie super istotny, a którego muszę przyznać, że sama się uczę, bo moim backgroundem jest projektowanie. I przyznam, że projektowanie w teamie to jest dosyć trudna sprawa. Więc tym bardziej się cieszę, że sama się otworzyłam na to kolektywne działanie i współpracowanie, bo zarówno w tym projekcie z Danielem Broszkiem na Survivalu teraz, jak i w tym, to była w pełni współpraca kuratorki i artystki, kuratora i artystki, a nie działanie artystki, a kurator jakby był osobą technicznie pomocną. I to jest, ten dialog jest dla mnie ogromnie, ogromnie ważny. Bo też pomaga siebie samą pokazać w szerszym kontekście i znaleźć inną perspektywę. To szczególnie mówię do młodszych artystów i artystek, którzy teraz zaczynają, że warto się dzielić swoimi pomysłami i swoimi projektami i po prostu je przegadywać. I uważam, że to jest bardzo fajne. Jednym z projektów, który gdzieś tam najszerzej się rozpostarł swoje macki, jest plantacja, macki i korzenie. Plantacja była moim projektem dyplomowym w Royal College of Art w Londynie i polegała na tym, że zaczęłam się interesować ilością śmieci na londyńskich ulicach, a właściwie tym, jak wiele dobrych rzeczy się wyrzuca. To się właśnie łączy z masową produkcją, z tym napędzanie tego koła konsumpcji, w którym zapominamy zupełnie o samym obiekcie czy produkcie, tylko skupiamy się na tym, żeby ciągle i ciągle nabywać nowe i posiadać nowe. I plantacja polegała na tym, że zbierałam te szklanki z ulicy, robiłam im zdjęcia, a potem toczyłam na kole gancarskim porcelanowe nakładki do hydroponicznej uprawy roślin. I plantacja miała wiele różnych odsłon i wielu różnym osobom jestem za te możliwości wdzięczna, bo pojawiła się i w Nowych Horyzontach, i w Shanghai Museum of Glass, i w prywatnych kolekcjach, i w Londynie, i również w Warszawie dzięki Fundacji Tabor Bator. I powstał też z tego produkt. Powstała też razem z Szymonem Hanczarem, wspaniałym wrocławskim architektem, wielka szklarnioplantacja, która przez cały Supraśl Slow Fest działała i żyła. Kolejnym takim projektem, o którym chcę wspomnieć w kontekście sposobów swoich działań, jest Wejście, i to jest projekt, który zrobiłam na zaproszenie Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, gdzie nowa dyrekcja zaprosiła mnie do interwencji artystycznej. Tutaj na tym budynku możecie zobaczyć napis Kraków Narodowej Sztuce, który ja pozwoliłam sobie zmienić na Niezależnej Sztuce. I generalnie to jest ingerencja, której nie widać na pierwszy rzut oka, a wiemy, szczególnie my teraz, środowisko artystyczne i szczególnie w Polsce, wiemy, jak ta niezależność artystyczna jest teraz potrzebna i to nadal jest aktualne.
No, a ludzie z, jakby z chodnika nie zawsze to zobaczą. To jest to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed tym, zanim się z Państwem tutaj spotkaliśmy, o tej idei cichego protestu, do którego pewnie wrócimy. O, tutaj moja ekipa montażowa. No i tak, zajmuję się rzemiosłem i to jest temat mojego doktoratu, który robię na wrocławskiej ASP. Tak też zaczął się mój pomysł na sztukę i ten pierwszy taki kanał, powiedzmy, który mnie ze sztuką oswoił. I często rzemiosła i w ogóle techniki i takiego haptycznego podejścia, tego, żeby samemu wykonywać swoją pracę i na tym budować tą całą jej ideę, jest mi bardzo, bardzo bliski. Jednym z projektów jest Errorika, czyli to jest opowieść o tym, jak błędy technologiczne mogą zostać wykorzystane w świadomy sposób, zamiast wyrzucać i odrzucać jakąś część produkcji, można ją po prostu wykorzystać, ale do tego trzeba właśnie robić bardzo pogłębiony research. Trzeba się jakby nie traktować swoich pomysłów i idei płytko, tylko się zagłębiać w to, co można jeszcze z tego wyciągnąć, gdzie jest kolejny kontekst. Ja tutaj przy okazji bardzo dziękuję Alfredowi za cudny akompaniament i proszę cię, żebyś kontynuował, bo to zmniejsza moje zdenerwowanie. Dziękuję. Tak, tu jest kolejne zdjęcie tego zestawu. To jest toczone na kole garncarskim przeze mnie. A tutaj jest biała kartka, tutaj jest, to jest połączenie szkła i porcelany kołogarncarskie i znowu to, ile można z materiału wyciągnąć. Tu kolejny taki projekt i już zupełnie rzeczy użytkowe i też badanie możliwości narzędzia, którym się posługuje. No i design. Tutaj zaledwie kilka przykładów podaję. Porcelana, filament, plastik to jest taka moja krótka przygoda, ale bardzo wiele mnie ucząca. To jest współpraca moja z fenomenalną grupą projektową Wow Project z Warszawy, którzy są absolutnymi mistrzami, jeżeli chodzi o druk 3D z użyciem plastiku. Muszę powiedzieć, że ogromnie wiele się od nich nauczyłam. Mam nadzieję, że oni jakby dzięki temu projektowi albo przy tych naszych rozkminkach, przy tych naszych opowieściach zaczęli w 100% używać plastiku z recyklingu, co mnie też bardzo cieszy, ale ja nauczyłam się od nich jeszcze więcej i bardzo fajnie patrzeć na to, kiedy te nowe technologie są używane w taki bardzo świadomy sposób i właśnie bez produkowania tego nadmiaru produkcji. Oni właśnie działają w taki sposób. Oni nie drukują, nie wiem, 100 egzemplarzy, tylko drukują wtedy, kiedy ty zamówisz od nich. Tutaj też ważnym aspektem jest ta przestrzeń publiczna, ponieważ to zostało pokazane w zeszłym roku na placu Nowy Targ i właściwie stało tak przez pół roku i
I naszą ambicją było to, żeby ludzie zobaczyli, że te kolorowe śmieci w tych wiadrach, które obok półek stoją, to jest dokładnie ten wydrukowany plastik. Więc tutaj ta edukacyjna strona jest bardzo ważna, ale wiem, że Alfred tutaj dużo więcej powie, więc na ten temat, więc już zamilknę. No i plantacja, która z tej akcji artystycznej i instalacji, gdzie każda z tych porcelanowych nakładek do hydroponicznej uprawy roślin była wykonywana ręcznie, tutaj została wprowadzona do produkcji. I mnie również jako projektantki dotykają te dylematy produkcji na większą skalę, opakowania, które jest często ma porównywalną cenę do samego produktu, co jest totalnym obłędem, ten transport to są duże dylematy. Nie na wszystkie mam jeszcze odpowiedzi, ale staram się świadomie jakoś podejmować decyzje, bo bardzo czuję, że nie mamy innego wyjścia, ale też myślę, że do tego wrócimy. I jeszcze na koniec chciałam się podzielić nazwiskami wspaniałych fotografów i swoim kontaktem. Jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać już po debacie, to ja oczywiście zapraszam. I dziękuję za uwagę i już oddam głos Alfredowi. Tak. Dziękuję Alicjo za przedstawienie swoich projektów. Z swojej tutaj prywatnej działki muszę powiedzieć, że miałem przyjemność być na twojej wystawie w 2016 Myszy i ludzie i ta ilość porcelany, która była po rogach rozrzucona, była naprawdę przytłaczająca i te mysie ogony, które wystawały z pomiędzy potłuczonych talerzy, jednak były wątkiem, który trzeba było pociągnąć i rozkminić. Bardzo się cieszę, że twoje podejście tutaj, jak już wspomniałaś, łączy się z tym protestem, jest też powiązane z perspektywą designera, projektanta, człowieka, który patrzy na rzeczy, jak są zrobione i z której strony można do nich podejść. Dlatego się cieszę, ponieważ Alfred, tak mi się wydaje, jest przeciwnością podejścia, które prezentujesz. Alfred jest frontmanem i animatorem, i człowiekiem, który pobudza do akcji tłumy. I tutaj, Alfredzie, chciałbym cię poprosić o przejęcie słowa. Okej, okay. Also das Gegenteil. Przeciwieństwo, no nie wiem, jesteśmy razem artystami i oboje zajmujemy się pięknością, pięknem, a także znikaniem, a być może też obroną piękna. No więc mamy też pewne cechy wspólne, pewien wspólny mianownik jest między nami. Cofnę się troszeczkę, ponieważ ja określiłbym się mianem artysty medialnego i studiowałem też w szkole sztuk medialnych w Kolonii i moim punktem ciężkości w pracy na studiach był performance medialny. I zawsze chodziło o taki obszar między mediami, gdzie wszystko się łączy. Jest to dla mnie długa tradycja, która wywodzi się od dadaizmu poprzez punk, Laurie Anderson i nie wiem jeszcze, jakie inne nazwiska mogłyby tutaj zostać nazwane, które po prostu się pomiędzy tymi gatunkami na scenie odnajdują.
Są to wszystkie akcje, które też odbywają się w sposób kolektywny. I w ten sposób wytworzył się pewien rozwój, który wywodzi się świadomie z kontekstu sztuki i udał się w pewną podróż na ulicę, gdzie na ulicy odbywały się akcje w bardzo różnych krajach. Powiedziałem już, że obrona czy też odkrycie piękna to taki podstawowy tenor, który kieruje mnie do pytań, w kierunku pytań zmian klimatycznych. Chwileczkę, muszę się rozejrzeć, bo mam słabą pamięć do nazwisk. W roku 2006, w czwartym, rozpocząłem od projektu Onion Project i wydarzyło się wtedy coś, co miało na mnie duży wpływ, bardzo mnie. Wangari Maathai z Kenii dostała Nagrodę Nobla w 2004 roku i powiedziała wtedy, że ochrona środowiska tak naprawdę sama w sobie jest pewną bardzo kapitalistyczną myślą, podstawową myślą kapitalistyczną i tak naprawdę połączenie kultury, dbania o kulturę, rozwoju kultury i rozwoju środowiska to są kwestie, które są ze sobą przynależne i dopiero z tego można rozwinąć coś nowego. To bardzo na mnie wpłynęło i z tego wywiódł się mój duży projekt, który wtedy rozpocząłem. A teraz pokrótce o projekcie Plastic, Plastic Project, Social Plastic, to jest ta nazwa projektu. Social Plastic to złe tłumaczenie projektu, plastiku społecznego. Joseph Beuys wynalazł ten projekt, to słowo, on ukuł ten termin. I Beuys miał na myśli taki coś, w czym bierze udział większa ilość ludzi i gdzie coś, chodzi o pewien proces tworzenia kulturowego. Chodzi bardziej o proces, a nie o konkretne dzieła, nie o konkretne prace. A ja mam dosyć naiwne podejście do takich spraw. Takie błędne rozumienia, błędne tłumaczenia po prostu przekładam na czyny. I są dalsze kontynuacje innych artystów, Thomasa Hirschhorna na przykład, czy też innych artystów jak Sakarin Kuon w Tajlandii, których spotkałem podczas moich podróży, którzy się tym jakoś zajmują. I teraz projekt Plastic, Plastic Project. Obecnie ma miejsce wystawa w Atlas Hof w Berlinie. Jest to osobista refleksja wszystkiego tego, co się stało, co się wydarzyło. Widzimy tutaj na tej stronie, po tej stronie taką stupę, tutaj krzyż, a po prawej stronie widzimy coś, co przypomina domek. To jest muzułmański grobowiec świętych. Czyli wszystkie kwestie, wszystkie te symbole, które są jakoś związane ze śmiercią. Rozpoczął się w Niemczech, potem powędrował do Tajlandii, a w Tajlandii z Krystyną Falk i z tamtejszą grupą artystyczną Banok Art and Culture stworzyliśmy właśnie ten pierwszy budynek po lewej stronie ilustracji. To zrobiliśmy z ogromnej ilości śmieci. Pomogli nam przy tym mnisi, którzy pomogli nam w takiej inscenizacji jakby pogrzebu ogromnej ilości plastiku. Ludzie przyszli rzeczywiście na ten pogrzeb. Mieliśmy prawdziwych mnichów, mieliśmy prawdziwą klasyczną muzykę, która jest związana z tymi rytuałami i też takie rytualne spalenie plastiku.
Połączyliśmy to z organizacją warsztatów w szkołach, z publicznym zbieraniem śmieci i tak dalej. Tego typu naklejkami, które uświadamiały segregację odpadów, żeby na przykład plastik od razu segregować, żeby nie łączyć go z innymi odpadami i tak dalej. Następnie pojechaliśmy do Indonezji, jesteśmy tutaj po tej stronie ilustracji z grobowcem muzułmańskim, gdzie Centrum Badawcze Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie podarowało nam taki prototyp pewnego rodzaju pieca, który pali, w którym pali się odpady domowe. Jest to bardzo zoptymalizowany piec, w którym można dobrze generować ciepło i można też w biednych krajach korzystać z tego typu piecy, aby właśnie palić tam plastik. Próbowaliśmy to wymierzyć i próbowaliśmy to również zbudować, zrekonstruować tego typu piec w Indonezji z tamtejszą grupą artystyczną. Udało nam się to tylko po części, ponieważ komunikacja była no nie najprostsza, nie najłatwiejsza, jeżeli chodzi o szczegóły techniczne. Chodziło o to, że określone kanały, które powodują cuk, muszą zostać, to musi zostać wszystko dobrze zbudowane, ponieważ im wyższa temperatura, tym bardziej ekologiczne są te piece. I podczas badań zauważyliśmy, że w różnych krajach największym problemem jest to, że być może 80 albo 90%, nie wiem dokładnie ile, bardzo długo się pali przy temperaturze 100 stopni. Ten plastik pali się przez 14 dni albo nawet i miesiąc, czyli tak jak bardziej się topi i topnieje niż pali. Jest to wysoce toksyczny proces. I też te toksyny oczywiście przedostają się do atmosfery. Dlatego te piece są bardzo dobrym wynalazkiem, jeżeli właśnie chodzi o to, aby w bardzo prosty sposób osiągnąć bardzo duży skutek i dobry efekt. A zatem tutaj to był taki też były takie częściowe, poboczne projekty, na przykład jak współpracować z osobami, które zajmują się w ogóle wywozem nieczystości i śmieci, żeby bardziej jakby szanować też te zawody. Też współpraca z imamami miała tutaj miejsce, to znaczy chodziło nam też o to, żeby też mieć kontakt z religią tego regionu, jak ta religia reaguje na dialog w kontekście zmian klimatycznych. A tutaj w Berlinie ustawiliśmy duży krzyż i z jedną z parafii po prostu zorganizowaliśmy projekt związany z recyklingiem, były różnego rodzaju debaty, rozmowy w Berlinie i tak dalej. Okej. Okay. To jedna strona, nie widać nic. To jedna strona i to jakby, no brzmi to jak taki czysty akcjonizm, to o czym mówiłem, ale też mamy drugą stronę. Mamy takie trzy rysunki, które są powieszone w tej przestrzeni wystawowej. Teraz tego nie widać, ale gdybyśmy podeszli bliżej, widzielibyśmy zdania, które są sformułowane w ten sposób, że na przykład czy sztuka polityczna zastępuje politykę. Są to też trudne tematy, które tutaj są umieszczone na tych rysunkach, nad którymi ja się zastanawiam, to jest też moje pole refleksji. Z jednej strony jest to działanie bardzo ekstrowertyczne, z drugiej strony introwertyczne, czyli to jest coś, co jakby jest no, częścią mnie. I też, żeby was zupełnie teraz już tutaj zirytować, przeczytam wam tekst z roku 62. Roland Barthes, być może nazwisko wam znane. Chciałem to tak naprawdę zaśpiewać podczas tej debaty. Jest to jednak trochę trudne w tych warunkach, dlatego to wypowiem. Plastik jest czymś więcej niż tylko substancją. Jest ideą swojej nieskończonej przemiany. Plastik jest substancją alchemii. Plastik jest stworzony przez maszynę idealną. Z jednej strony mamy taki czysty, surowy materiał, z drugiej strony
gotowy obiekt. A między tymi dwoma ekstremalnymi punktami nie ma nic. Nic jako przemiana. Nie, praktycznie niekontrolowana przez żadnego, przez żadną osobę. Są to pół roboty, pół bogowie. Plastik jest czymś więcej niż tylko substancją. Jest ideą jej nieskończonej przemiany. Jest wszechobecnością zrobioną w sposób widoczny, uwidocznioną. Hierarchia substancji została usunięta. Jedno zastępuje wszystkie. Cały świat może zostać przemieniony w plastik. Nasze życie też. Skomprymowałem ten tekst, ale są to takie najważniejsze wypowiedzi z tego eseju. Okej. Myślę, że to taka po prostu takie wprowadzenie było jako podstawa do naszej teraz dyskusji. Czy jeszcze jesteście ze mną na łączu? Jesteśmy, jesteśmy. Dziękuję bardzo, Alfred. Tutaj jeszcze może potem. Chciałem zadać pierwsze pytanie do was obojga. Czy kiedy zaczynacie projekt, czy zaczynacie tworzyć, myślicie, czy macie w głowie odpowiedzialność waszą jako artysta za środowisko, za klimat? To może ja odpowiem pierwsza. Zanim odpowiem, chciałam się trochę odnieść do tego ostatniego zdania z eseju, który przytoczył Alfred, bo moja wyobraźnia zadziałała bardzo w momencie, kiedy usłyszałam, że wszystko, że ten plastik to może być wszystko. I tak sobie przypominam taki cytat o tym, że kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni, to Lawrence Bell powiedział. I myślę, że to jest właśnie... Tak, to jest właśnie moja odpowiedź. Gdybym ja o tej świadomości nie myślała, źle świadczyło, to jedno, a drugie byłabym zupełnie niewiarygodna w swoich działaniach. Ale muszę też powiedzieć, że to nie jest stuprocentowe. Większy bagaż, który noszę, to jest obciążenie z wyrzutami sumienia niż rzeczywiste działanie. Ja również się tego uczę. Również popełniam ogromną ilość błędów. Zbyt często wybieram samochód zamiast rowera. Produkuję produkty w fabryce, a potem je przewożę z miejsca na miejsce i mam świadomość tego, że ten ślad węglowy jest ogromny. Natomiast nie chcę użyć ale, bo ale podobno kasuje wszystko, co się powiedziało wcześniej. Chcę powiedzieć, że to jest coś, co się we mnie zakorzeniło już na stałe. Takie myślenie o tym impakcie, który ja mam jako kobieta, jako obywatelka i jako artystka. I dla mnie nie ma już jakby życia bez tej świadomości. I wydaje mi się, że tak szybko mi się udało to sobie po prostu wświdrować w głowę, ponieważ jestem ze środowiska artystycznego, a to środowisko jest jednak bardzo, bardzo świadome i bardzo, bardzo delikatne, powiedzmy, i refleksyjne.
i otaczając się po prostu kolejną i kolejną informacją na ten temat, mieląc problem przez kolejnych artystów, moich znajomych bądź nie, bo staram się jednak być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie sztuki, widzę to kolejny raz i jest mi łatwiej. Jest mi łatwiej, bo się już po prostu tego nauczyłam. I to byłaby moja odpowiedź. Dziękuję. Alfredzie, czy chciałeś coś dodać? Czy zaczynając projekt już myślisz, jak tutaj... Ja, natürlich ist das... Oczywiście jest to takie podstawowa moja postawa, taka część mojej postawy, którą już też o tym mówiłem. W taki naiwny sposób chodzi o zajmowanie się i też ochronę piękna. Taki mały przykład. Tak, miałam taką myśl kiedyś, mamy w telewizji często różnego rodzaju filmy dokumentalne o przyrodzie, o różnych zwierzętach, które są zagrożone wyginięciem, które gdzieś tam, te ostatnie egzemplarze, które gdzieś biegają po świecie. I te filmy są coraz bardziej takie perfekcyjne, stają się coraz bardziej perfekcyjne i im bardziej te zwierzęta zanikają, tym bardziej perfekcyjne stają się filmy dokumentalne właśnie o tych wymierających gatunkach. Dla mnie jako artysty to ogromny problem. Jeżeli prześledzimy początki mediów, to wszystko to wyglądało jeszcze trochę inaczej. Artyści byli innowatorami języka, obrazu, a dzisiaj to już nie my. My jako artyści musimy podążać zupełnie innymi drogami. Musimy podążać za procesem, musimy tworzyć dialogi pomiędzy sobą i poruszać się innymi drogami niż produkcje teatralne czy filmowe. A zatem jest to trochę, kiedy pracowałem z Jatuvani Art Factory, to było dla mnie bardzo ciekawe i tam rozmyślać o procesach artystycznych niż tworzenie takiej najbardziej efektywnej hierarchii w kontekście jakiegoś spektaklu medialnego. Dziękuję. Jak to? Też zauważyłem, że Alicja, ty w swoich pracach i Alfred w swoich podchodzicie do tego problemu w sposób specyficzny. U ciebie, Alicja, ty hakujesz przestrzeń, która jest dana, która jest zrozumiana, która jest zidentyfikowana, ma swoje normy i procesy. I ty wchodzisz w gancarstwo, ceramikę tutaj z swoimi przesłaniami, interpretacjami, swoimi pracami. A jak to jest właśnie być takim człowiekiem, który jest tym agentem, który stara się zrozumieć język i włożyć nowe znaczenia w tą zastałą formę? No wiesz, z jednej strony jest to przywilej. Uważam, że bycie artystką to jest duży przywilej i duże obciążenie jednocześnie. Ponieważ z jednej strony mam świadomość, że moja wrażliwość jest zupełnie inna, jest po prostu mocniejsza, jestem bardziej wyczulona. Mam też ten wachlarz możliwości, o których trochę wspomniał Alfred i do których ja jeszcze dołożę. Alfred mówił o obrazach i rzeczywiście my jesteśmy osadzeni w kulturze, w społeczeństwie, które rozumie świat przez obraz. Nam jako artystkom i artystom jest łatwiej, ponieważ to jest nasze naturalne medium,
pierwszym, jakby powiedzmy sobie, jedno z pierwszych, chociaż mój kurator pewnie by teraz, Daniel Brożek pewnie by teraz zmarszczył czoło, ponieważ on się zajmuje sound artem i ja dzięki niemu również, ale to obraz jednak jest naszym głównym zmysłem, którym się posługujemy. Alfred wywołał taką perspektywę, że musimy cały czas iść dalej. I rzeczywiście musimy, i ja uważam, że nowym, znaczy już nie nowym, ale narzędziem artystów obecnie w dużej mierze jest aktywizm. Mhm. I łączenie sztuki z aktywizmem, z protestami, z działaniami trochę wywrotowymi, z właśnie wpuszczaniem takiego w cudzysłowie wirusa, zaburzaniem przestrzeni, bo mówiłeś, że ja wchodzę do przestrzeni i w jakiś sposób w niej działam. No i rzeczywiście tutaj w przepompowni to również ma miejsce, ponieważ ta cicha kropla zaburza w pewien sposób to, co tam widzimy. Ale to jest właśnie środek do tego, żeby skupić uwagę na czymś, co jest zupełnie malusieńkie, skupić uwagę na tym, co jest co jest przed nami, albo co jest za nami, co jest oprócz nas. No, no i tak, a z drugiej strony jest to obciążenie, ponieważ artystów nie bierze się poważnie w polityce, w nauce coraz bardziej i to widać. Ja skończyłam Royal College of Art w Londynie i tam nas bardzo, bardzo uczulali na współpracę naukowców ze światem sztuki. Jestem również członkinią Akademii Młodych Naukowców i Artystów tutaj we Wrocławiu, która jest taką jednostką łączącą naukowczynie i naukowców z różnych dziedzin i również z dziedzinami sztuki. I ja uczę się od nich innej perspektywy, oni ode mnie również. I współpraca uważam, że jest bardzo ważna, a w momencie, w którym, mówiąc delikatnie, naprawdę mamy problem i nie mogę tu użyć kolokwializmu, ale mamy po prostu przechlapane, jeżeli... Zaraz nie zaczniemy działać na 100% w kwestii klimatu, to takie działania i ten aktywizm, i to połączenie sztuki i nauki jest właśnie tym nowym narzędziem. No i mam nadzieję, że sztuka będzie brana poważnie przede wszystkim przez politykę, będzie wspierana w odpowiedni sposób, bo bez tego ani rusz. Bill McKinnon, nie, jak, chwileczkę. Autor End of Nature. Zapomniałam jego nazwiska teraz. W każdym bądź razie on powiedział, że jeśli chcemy wywołać zmiany społeczne, no to musimy zaangażować wyobraźnię do tego. A my jako artyści tą wyobraźnią w taki mocny sposób potrafimy dysponować. Tak. Dziękuję. Bill McKibben, Google mówi. Tak jest. Tutaj też w tym momencie, zanim przejdziemy do protestów, chciałem dać znać naszym słuchaczom, że mogą przez stronę przeglądu sztuki Survival zadawać pytania, które mogę tutaj podać dalej w stronę naszych dzisiejszych artystów. Jeżeli mówiłaś o działaniach, czyli w jaki sposób artysta może wpłynąć na polityków, na procesy społeczne, tutaj w momencie, kiedy żyjemy w globalnym świecie, tak wydaje mi się, że kraje tak zwane rozwijające się, w nich możemy
zobaczyć, czy współpracując z nimi możemy zobaczyć, jak wygląda nasza przyszłość. I dlatego chciałem zapytać Alfreda, ponieważ czasami się z nim spotykałem tutaj w Berlinie i opowiadał mi, że następna możliwość spotkania będzie za 6 miesięcy. Ten człowiek tutaj podróżujący po całym świecie. Chciałem się go zapytać w ramach Camping Academy, w jaki sposób właśnie, czy co daje mu to życie z ludźmi i współpraca z ludźmi w krajach rozwijających się i dlaczego taką drogę wybrał do projektu w Camping Academy? Okay. Es gibt einfach riesige Gebiete weltweit, die einfach. Na świecie są ogromne tereny, które po prostu kulturowo wymierają, które są wytrzebiane. Jest to związane z długą historią kolonializmu. Ale proces ten naprawdę nie zakończył się jeszcze. Pewien artysta w Papui Nowej Gwinei powiedział mi, że to jest nudlizacja świata. Czyli chodzi tutaj o te gotowe zupki makaronowe. W ten sposób cały świat jest umakarowiony, w ten sposób jakby ujednolicony. Można to obserwować na poziomie narodów, jak niszczone są mniejszości po to, żeby zachować i tworzyć, wzmacniać tożsamość narodową, aby tworzyć hierarchię między stolicą a prowincją. Mimo że na tej prowincji też było wiele, wiele różnego rodzaju miejsc istotnych z punktu widzenia kultury, więc mamy do czynienia z ogromnymi procesami wytrzebiania i niszczenia kultur, a kultury, które są w ten sposób niszczone, to bateria ludzkości na przyszłość. Jeżeli odwiedzamy muzea etnologiczne, obserwujemy tam artefakty, które przypominają o kulturach, które być może kiedyś istniały, i które są tak oszałamiająco piękne, że bardzo dużo mogę na tym podstawie z tego odczytać i jestem bardzo szczęśliwy widząc to, a jednocześnie w tym samym czasie jestem bardzo smutny, ponieważ rzeczy te zanikają. Wiecie, że Amazonka jest teraz ogromnym tematem. Papua Nowa Gwinea, gdzie często wracam i bardzo czuję się tam jak w domu, tam też wielkie rzeki, to są takie osobne, odrębne światy jakby, które autonomicznie istniały, ale są to rzeki, które są niszczone, ponieważ są otwierane tam nowe kopalnie. I są to różne osoby, różni ludzie w różnych regionach świata, którzy żyją też u nas tutaj w Berlinie. Mamy tutaj w Berlinie 180 różnych narodów, które tutaj żyją, współżyją w Berlinie. I oczywiście super, że możemy spotkać wszystkich tych ludzi w Berlinie, ale jednocześnie ciągle mamy do czynienia z takimi ważnymi ogniskami kultur, które możemy spotkać tylko wtedy, jeżeli tam się dostaniemy i tam się przedostaniemy, jeżeli możemy z wdzięcznością przyjąć takie spotkanie. I dla mnie jest to wspaniała możliwość, aby doświadczać i wnosić je potem w nowe konteksty jako strukturalista, pracować na podstawie tych doświadczeń. Możemy też potem przejść do tematu oczywiście od naszego śladu ekologicznego, to jest inny temat w tym kontekście oczywiście. Może jak już wspomnieliśmy o temacie śladu ekologicznego, to zostańmy tutaj nie tylko przy śladzie ekologicznym, ale przy
przy funduszach, które umożliwiają projekty zaangażowane w ekologię. Może jeszcze raz, Alicjo, pozwoli, że wrócę do Alfreda. Jak to wygląda? Skąd można, czy zauważasz, że rządy, organizacje polityczne, fundacje użyczają pieniędzy, czy designują możliwości, projektują możliwości finansowania, by pozbyć się jakiegoś problemu? U was? By pozbyć się jakiegoś problemu. Ja, in gewisser Weise, um tak, w pewien sposób tak, aby pozbyć się go. To słuszne krótkie podsumowanie tematu. Prawdziwe tematy polityczne są w ten sposób przekierowywane na sztukę. Tak to odbieram. To znaczy tylko, to wtedy niech się tutaj artyści z tym trochę pozajmują, pobawią, byleby politycznie nas to nie dotknęło. Jaka jest droga artysty? Das instrumentarium trotzdem zu nutzen. Mimo to używać tego instrumentarium i doprowadzić do zasieciowienia małych regionalnych struktur w sposób globalny. I hierarchie regionalne, z którymi mamy u nas do czynienia, i żeby z nich korzystać w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Ja się wtrącę tutaj, zgadzam się z tym totalnie, ponieważ właśnie takie aktywistyczne działania oddolne są bardzo istotne i bardzo jestem, no, bardzo je wspieram po prostu i sama jestem ich częścią, ponieważ tylko wtedy, kiedy stworzymy taką siatkę oddolną, która na początku okej, będzie mała, ale będzie się rozrastać i rozrastać, to tą masą jesteśmy w stanie zadziałać i tutaj narzędzia, które mają artyści, są bardzo pomocne. Mhm. Tutaj chciałem wrócić w tym momencie też do tego, do tej frazy, którą wypowiadał kilkakrotnie Alfred, że powinniśmy bronić piękna, tych pięknych obrazów, że powinniśmy bać się tej zbyt połyskującej dokumentacji. W jaki sposób artyści... Przepraszam Andrzej, tak. Czy powinniśmy się bać tej dokumentacji, dobrze usłyszałam? Tak. Mhm. Powinniśmy bać się tej połyskującej, przepięknej dokumentacji. W jaki sposób artyści mogą przekazać sygnał do protestu, czy myśl do tego, by zacząć zmieniać rzeczy w własnym środowisku, tutaj wokalizować swoje potrzeby i potrzeby środowiska, kiedy to w mediach jesteśmy bombardowani coraz to bardziej katastroficznymi wydarzeniami, pożarami. Wiemy, gdzie nastąpiło wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj trzęsienie ziemi, gdzie wybucha następny kryzys. Gdzie w tym, czy w jaki sposób tutaj artyści mogą się przedrzeć? Czy mają być bardziej wyzywający, czy tak, proszę, Alicję. No więc jeżeli powiesz, Andrzej, artystce albo artyście, co ma zrobić, to przestanie z tobą rozmawiać. No jest. To jest chyba podstawowa prawda, ale każdy ma swoją ekspresję i każdy ma swój sposób wyrazu. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że ogromnie mi imponuje i aż często wzbudza we mnie wzruszenie to, jak ludzie potrafią
performować, jak artyści potrafią performować, potrafią być na miejscu i być głośni. Ja w swoich pracach taka nie jestem i jestem zwolenniczką takiego cichego protestu, takiego ale popatrz, ale zobacz, tutaj plum, 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 ale potem to może zostanie w głowie. Jednym z takich narzędzi, które często używam, jest wymiana albo dekonstrukcja dzieła. Często oddaję coś, co potem idzie w świat, idzie w miasto, gdzieś zostaje w domu i symbolizuje w jakimś stopniu moją ideę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to zostaje w głowie. I no to jest mój środek wyrazu. Ale myślę, że też trochę odpowiedziałam na to pytanie na początku naszej dyskusji, mówiąc o tym, że nie jest jakoś łatwiej się tym klimatem interesować i czuć się za niego odpowiedzialna, ponieważ ja chłonę te przejawy sztuki, chłonę te prace, które na ten temat mówią i to mnie zmienia. I jako odbiorczyni, bo jestem przecież też odbiorczynią, nie tylko artystką, to na mnie wpływa. Wpływa to również na mojego partnera, na moich najbliższych, ponieważ im o tym opowiadam albo wyciągam ich na wystawy, albo dyskutujemy, więc no, to tyle. Dziękuję. Alfred? Es ist irgendwie, es geht in gewisser Weise um Authentizität. Chodzi po części o autentyczność, ale też o inscenizację. To są dwa bieguny, pomiędzy którymi wszyscy artyści, wydaje mi się poruszają i między którymi pracują w pewien sposób. Z jednej strony oczywiście mamy artystów, którzy są bardziej skupieni na dziełach, a sam artysta się wycofuje, ale zawsze chodzi jakoś tam o te dwa bieguny. Nawet jeżeli ta osoba jako czy osobowość nie jest taka ważna, ale to, co różni dzieło, które mnie bardzo porusza, dzieło sztuki od dzieła, które mnie nie porusza. Co to jest to, co właśnie te dzieła różni? Creative industries und weiß nicht was. Mówiąc o creative industries i tych wielkich produkcjach medialnych, które odnoszą wielkie sukcesy. I bo po części nie widać czasami różnicy między sztuką a Broadwayem. Czy tam jest ta autentyczność? Czy jest tam miejsce na autentyczność? Tak, oczywiście, na nią jest tam miejsce, ale to jest być może ten punkt, który już mnie gdzieś tam nie interesuje. Jeszcze tutaj chciałem wrócić w tym momencie do pojęcia, które może być kluczowe. Czym są dla was śmieci? Może Alfred tym razem. Alfred. Jak ja zacznę, to nie skończę. Ist das Kunst oder kann das weg? Du weißt ja. Czy to sztuka, czy można to wyrzucić? Wiesz, że to o to chodzi. Nie jestem śmieciarzem, powiem od tej strony. Nie jestem takim człowiekiem, który zbiera śmieci. Czym jest odpad? Sind Produkte, die überführt werden könnten in etwas anderes. To są produkty, które można by przekształcić w coś innego. Następne pytanie. Albo następna osoba. To następna osoba. No więc no dla mnie śmieci są no świadectwem zbrodni. Po prostu. I mimo to, że sama się nimi zajmuję, to one nie są niczym innym. Moja
Moja historia ze śmieciami, a właściwie nawet nie ze śmieciami, ale historia, która pozwoliła mi popatrzeć na śmieci w różnym stanie jako właśnie narzędzie, którego mogę użyć do opowiedzenia o moim, o jakimś moim zainteresowaniu, w użycie do wypowiedzi artystycznej, no to było moje dzieciństwo. Pamiętam moich dziadków przede wszystkim, którzy mieszkali na wsi i którzy szanowali to, co mieli. Do tej pory moja babcia, która ma 94 lata, używa tego samego noża, który używała, kiedy ja miałam, nie wiem, 7 lat. I ten nóż już nie jest, wiecie, taki duży, tylko jest bardzo cieniutki, ale ona go dalej używa. Ona nie potrzebuje kupić 10 noży w ciągu 2 lat, tylko przez te swoje 94 lata używa tego samego jednego noża. Uważam, że to jest imponujące. Mój dziadek robił ze starych, takie były kiedyś wielkie czajniki, z takiego starego czajnika robił mi i mojemu bratu karmik dla ptaków. I pamiętam, że z jednej strony, ja wtedy nie wiedziałam, że mi to imponuje. Mi po prostu się to podobało i zapamiętałam to bardzo, bardzo dobrze. No, a że mam wyobraźnię dosyć bogatą, to gdzieś mi to się spotkało w moim dorosłym życiu. I stąd te śmieci próbuję właśnie użyć jako narzędzia do tego, żeby mówić, że tak, one są świadectwem zbrodni i nie powinno ich tyle być w idealnym świecie, nie powinno być ich w ogóle. Mhm. Może tutaj wtrącę moją taką obserwację z weekendu, który dzisiaj się tak przyjemnie z wami kończy. Od zeszłego roku chciałem znowu zbierać grzyby. Zbieranie grzybów to dla mnie naprawdę wielka przyjemność. Znaleźliśmy las, który obiecywał, że mogą tam się znaleźć grzyby. Zatrzymaliśmy samochód, wysiedliśmy, tylko że najpierw znaleźliśmy kilka grzybów niejadalnych. Później zaczęły pojawiać się śmieci. Poszliśmy dalej. Było więcej śmieci, większych gabarytów. Przeszliśmy dalej. Pojawiły się grzyby, kozaki, prawdziwki. Wróciliśmy do samochodu, pojechaliśmy dalej i przejeżdżaliśmy przez okoliczne wsie, małe miasteczka z bardzo ładnie wykoszonymi trawnikami, idealnie obsadzonymi kwiatami, gwiazdami, szczęśliwymi ludźmi. Co się tutaj nie zgadza? No uważam, że co się tutaj nie zgadza. Nie chcę nikogo oceniać, bo nie wiem, czy to ci sąsiedzi te śmieci tam pozostawiali, ale ktokolwiek to zrobił, nie wie, że po prostu sam na siebie ukręca bicz, to jest jedno. A druga rzecz jest taka, że po prostu jesteśmy ludzie, jesteśmy hipokrytami. To jest obrazek, który ja też znam i też pamiętam. Może o tyle mam lepiej, że to jest moje drugie takie wspomnienie z dzieciństwa. Moi rodzice mieli żuka, taki samochód ze skrzynią i zawsze na wiosnę jeździliśmy do lasu i zbieraliśmy śmieci
I razem z nami zbierali te śmieci sąsiedzi, którzy też mieszkali blisko tego lasu. I zawsze była świetna impreza potem. Tata wyrzucał te śmieci gdzieś na jakieś wysypisko, wywoził, legalne oczywiście. I to było coś, co ja się nauczyłam traktować zbieranie śmieci w lesie jako świetną zabawę. I tutaj chcę nawiązać bezpośrednio do tematu edukacji, jakie to jest ważne. Jakie jest ważne to, żebyśmy uczyli dzieci. Alfred przecież to robi, bo on też te swoje akcje przeprowadza, prawda, z ludźmi w różnym wieku. Jaka ta świadomość jest fajna i potrzebna. Tutaj zrobię małą autoreklamę Fundacji Art Transparent, ponieważ oni to właśnie robią. Ja dzisiaj, słuchajcie, i wczoraj byłam na survivalu i tam są oprowadzania dla dzieciaków w różnym wieku, które mają szansę wreszcie nauczyć się i zobaczyć, że to jest w ogóle, że to jest fajne. I uważam, że właśnie tego w tym twoim lesie zabrakło, tej lekcji. Ta lekcja została po prostu nieodrobiona. Alfred? Ja. Ich hoffe, dass die Bildung natürlich irgendwie hilft. Mam nadzieję, że edukacja pomoże i mam nadzieję, że będzie coś takiego jak długoterminowa zmiana w tym zakresie. Dlatego też podejmuję się tych tematów. I opowiem wam pokrótce historię taką, że od 2 tygodni prowadzę taki niewielki projekt wideo z uczniami szkoły podstawowej w Berlinie Szpandau i będzie to wesoła sprawa, ponieważ będziemy nagrywać coś jakby alternatywną wersję filmu Idiocy. Nie wiem, czy go znacie. To są postaci, które przez paręset lat podróżowały po świecie, nie zdojrzały tutaj, nie stały się starsze, ale wróciły z powrotem na ziemię i spotykają się te osoby dorosłe, które są zupełnie ogłupiałe i już nic nie wiedzą. Piją jakąś truciznę zamiast wody, nie wiedzą jak obsługiwać auto, więc już nic nie działa w tym świecie. A zatem dzieci muszą wyjaśnić wszystko dorosłym i muszą otworzyć też pewnego rodzaju szkołę dla tych dorosłych, żeby tych dorosłych znowu pouczyć jak żyć. Więc taki projekt chcemy my zrobić jako taki film z uczniami szkoły podstawowej, to na pewno będzie coś bardzo zabawnego. Czy długoterminowo takie kwestie mają jakiś skutek? No to bardzo zależy od dorosłych i od hierarchii. Jak młodzież, dzieci, seniorzy, dorośli, jak oni będą między sobą interagować? Chodzi też o pewne wyobrażenie moralności, o religię, o wszystkie możliwe struktury społeczne i jak będziemy się z nimi nawzajem obchodzić. I tutaj też artyści, podobnie jak i dentyści czy szewcy, mają bardzo duże zadanie wspólne przed sobą, żeby wykonać tę pracę. Też chciałem zapytać Alfreda, ty masz możliwość porównania pracy na różnych kontynentach, gdzie jakie środki dialogu lepiej się sprawdzają? Jakie sprawdzają się w Europie, jakie sprawdzają się gdzie indziej? Musisz się dostosować. To jest zawsze inaczej. Możliwości dialogu są zawsze inne. I musisz się dostosować. Jeżeli się dostosujesz, będziesz miał wtedy dobry dialog. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz po prostu misjonarzem albo kimś w tym stylu. I będziesz miał duże problemy. Ale też może się to wydarzyć gdzieś poza Berlinem już. Czy też w domu, w mieszkaniu. Nie może tak ogólnie tego w jednym zdaniu odpowiedzieć. Czyli metodą prób i błędów idziemy. Ale co to znaczy dopasować się? W jaki sposób można dowiedzieć się, czy to działa, czy nie? Czy nie wiem, trzeba przeczytać jedną książkę?
Man braucht Zeit einfach. Das ist halt einfach. Potrzebujemy czasu. To są pewnego rodzaju określone formy komunikacji. Jeżeli etnologowie albo osoby, które potem zostają ekonomistami, potem być może są mediatorami w różnego rodzaju firmach, koncernach chińskich i tak dalej, to są to eksperci tego typu form komunikacji i takich jakby wąskich gardeł w komunikacji. A my, artyści, też mamy, kiedy realizujemy projekty w długich procesach, wiemy jak w Chinach, czy jak w Japonii, czy w Papui, jak ostrożnie nastawiać się na społeczeństwo, udawać się do części tego społeczeństwa i rozwijać się komunikację. Wybacz, Alfredzie, tutaj cię tak wypytuję o to, ponieważ też chcę zadać Alicji pytanie, bo ty tutaj, Alicjo, wchodzisz z takimi pojęciami jak porozumienie międzynagatunkowe. Co to dla ciebie oznacza? No wiesz, no nie jesteśmy tutaj sami, więc to dla mnie oznacza szacunek dla nieludzi, porozumienie ludzi i nieludzi. Alfred powiedział o tym, że on się wsłuchuje w to, co zastaje, prawda? To wymaga czasu, to wymaga obserwacji miejsca i tej społeczności, do której się udaje. Tutaj główny problem jest jednak w nas, w porozumieniu międzygatunkowym, w nas, w ludziach, bo to my się nie potrafimy nastroić, nie potrafimy się dostroić, nie potrafimy zauważyć tej nieludzkiej, czyli innej niż ludzka perspektywy, tej antropocentrycznej perspektywy. Nie potrafimy z niej, albo mamy problem, żeby z niej no, zrezygnować. I to porozumienie międzygatunkowe to jest perspektywa, którą bardzo zawdzięczam no, głównie Agacie Szydłowskiej i Małgosi Górowskiej, które zaprosiły mnie i Monice Rosińskiej, które zaprosiły mnie do Zoopolis, które mnie najpierw nastrajały i dostrajały, pokazywały mi te inne perspektywy. Ja uważam, że problemy z klimatem, że jakby clue problemów z klimatem jest właśnie spowodowane nieodrobieniem tej lekcji. Bo wyobraźmy sobie, że mamy szacunek do krów, mamy szacunek do kurczaków i mamy szacunek do zboża i po prostu i do naszej ziemi i nie eksploatujemy ich w takim hardkorowym, okropnym stopniu, w jaki to robimy. Nie mielibyśmy potrzeby dzisiaj dyskutowania na ten temat. Mhm. Rozumiem. Bardzo, bardzo mi się... Alfred? Chciałeś coś dodać? Für mich ist da ein bisschen zu viel wir in dieser Diskussion. Dla mnie tutaj jest za dużo my w tej dyskusji, bo ja widzę też tych innych. Ja widzę ogromne też interesy gospodarcze, gdzie niemalże niemożliwe jest to, żeby w ogóle iść tą drogą jako artysta, bo to jest zawsze jakaś walka. Chodzi tutaj o ogromne, ogromne korzyści, profity. Czytałem takie liczbie. Jak to było? Gdy 10% najbogatszych świata, jeżeliby tak jak na pozostałe 90%, to w ogóle nie byłoby do czynienia teraz z ociepleniem globalnym. A zatem naprawdę chodzi o wyobrażenia moralności też tych ludzi i struktury władzy, które ci ludzie współtworzyli. Tak, oczywiście, to też ludzie, tak.
Ja, podobnie jak ty, też jestem zdania, że nie jesteśmy jedynymi na tej planecie. I dokładnie dlatego tym ważniejsze jest dla mnie to, aby rozmawiać z ludźmi rdzennymi, aby z nimi się spotykać, aby od nich się uczyć, ponieważ te osoby wiedzą jeszcze mają te umiejętności i tę wiedzę, jak obchodzić się z lasami, zwierzętami i różnorodnością biologiczną w tak ostrożny sposób, żeby możliwe było branie, ale i oddawanie, że dalej jesteśmy w takim płodnym procesie. A zatem chciałem tutaj podkreślić ten czynnik gospodarczy, który jakby centralnie tutaj zajmuje miejsce w tej dyskusji. No, bez tego czynnika nie mielibyśmy problemu, tak jak Alfred mówi, zdecydowanie. Natomiast tutaj zdradzę taki techniczny sekret. My spotkaliśmy się w trójkę szybciej w tygodniu i troszeczkę się poznawaliśmy nawzajem. Mieliśmy już przed tym, kiedy z Państwem się spotkaliśmy, mieliśmy rozmowę na Zoomie i ten temat też właśnie wybrzmiał, problem gentryfikacji i tego, w jaki sposób rękoma właśnie artystów, aktywistów i takich inicjatyw oddolnych, w jaki sposób się przeciera te szlaki i przedziera. I to jest jasne, co mówi Alfred. Póki te 10%, póki ten polityk i osoby, które po prostu mają władzę finansową i prawodawczą, nie zdecydują się, że idą w tą stronę, to my, jako my, nawet dużą masą, mamy dużo mniejsze szanse niż ta garstka ludzi. Chociaż ja uważam, że nie jest tak, że nie mamy szans. Uważam, że masa ma ogromne możliwości. Natomiast rzeczywiście tak jest. Survival w tym roku się odbywa w porcie miejskim na ulicy Kleczkowskiej. I akurat się tak składa, że jakieś 15 lat temu ja mieszkałam na Kleczkowskiej. I to była wtedy dzielnica, w której po której strach było chodzić. Ja pamiętam takie momenty, że w biały dzień, trzymając telefon komórkowy, podchodził do mnie jakiś facet i mówił do mnie, że albo go schowam, albo on go mi zabierze. Bezdomni spali u mnie na klatce i był naprawdę duży hardcore. Miasto postanowiło tą dzielnicę zainwestować w nią, ale zanim to zrobili, wpuścili tam artystów i zaproponowali, wiadomo jak przebiega gentryfikacja. Najpierw artyści, potem za następne 10 lat wzrastają czynsze, artystów rzuca i mamy piękną nową dzielnicę. Moment, Alicjo, przepraszam, Alfred, może jeszcze się... Nie mamy za dużo czasu, a Alfred chciałby jeszcze się ustosunkować do twojej wypowiedzi. Ja nur zur Gentryfizierung. Tak, jeśli chodzi o gentryfikację, tutaj ja nie jestem zdania, że to artyści, że ci biedni, bez środków, artyści, którzy szukają swoich pracowni, że oni powodują gentryfikację, jak ty to powiedziałaś, czy jak zostało też powiedziane tutaj w tym pytaniu, Andrzej. Ja sądzę, że to są bardziej creative industries i te wszystkie idee loftów i tak dalej. I te piękne designerskie przedsiębiorstwa, firmy, wszystko to, co tak podpina się pod sztukę, to jest coś, co, to są te aspekty, które dla mnie napędzają gentryfikację. I jest dużo przykładów tego, że przez wiele dekad artyści i inne osoby, które są takie offowe, jakby spoza tej wielkiej kultury, teraz nie wiem dokładnie, jak nazwać tą kulturę, tą wysoką, ale chodzi o to, że jakby osoby, które nie do końca są ani wykształcone, ani
ani nie są związane z jakimś wielkim światem, z jakimś high life'em. Są jakby dowody na to, że przykłady, że te dzielnice nie są gentryfikowane właśnie przez takie grupy społeczne i przez artystów. Dziękuję. Mamy jeszcze jedną minutę na to, żeby ostatnie podsumowanie dzisiejszej dyskusji tutaj zrobić. Ja bym chciał zadać pytanie, czy myślicie, że sytuacja pandemii jest szansą na przemyślenie, zmianę podejścia ludzkości, czy też was jako indywiduów tutaj podczas tworzenia waszej sztuki i komunikowania tego aktywizmu artystycznego, jeżeli chodzi o klimat? No ja uważam, że to ja wybieram, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. No ja wybieram tą do połowy pełną i próbuję się jakoś z tym zmierzyć. Pandemia pokazuje nam różne nowe perspektywy, chociażby naszego spotkania. I tak, no ja uważam, że tak. Że tak, dziękuję. Alfred? Für mich hat die Pandemie keine... Dla mnie pandemii nie ma żadnego pozytywnego wpływu. To tylko wszystko jest takie dokładnie złe. Na przykład o podejście do plastiku i do śmieci. To jest katastrofa w tym roku. Wszystko to, co rozpoczęliśmy w tamtym roku, się tylko pogorszyło. I w wielu krajach wykorzystywana jest ta sytuacja do tego, żeby forsować zmiany polityczne, które nie są w ogóle związane z demokracją, które nie mają nic wspólnego z demokracją. Dziękuję bardzo naszym artystom Alicji Panatowskiej oraz Alfredowi Bance. Zakończyliśmy kontrowersyjnie. Będę cieszył się, że mogę jeszcze z wami pozostać po zakończeniu transmisji. A z tego też miejsca chciałem też podziękować Fundacji Art Transparent, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za wspieranie dzisiejszego i poprzednich dwóch wieczorów tutaj podczas dyskusji na scenie społecznej. I mam nadzieję, że spotkamy się na Survivalu znowu w przyszłym roku. Jeszcze chciałem podziękować za niesamowite tłumaczenia naszej tłumaczce, za menadżerkę Dorocie Kuncel oraz za zaproszenie Karolinie Bieniek. Życzę udanego wieczoru, pozdrawiam. Andrzej Roszczyk.